Studiuje ze mną Karolina Kuszyk, tłumaczka i pisarka z Berlina. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Już najbliższy czwartek w Ori w Berlinie opowiadać będziesz adwentową bajkę dla dorosłych. Okres przedświąteczny to taki trochę magiczny czas. Zdradzisz nam coś więcej na temat tego spotkania. Um, bardzo chętnie tytuł um, opowiadania, bajki, opowieści um, brzmi Dabaum im Hof", czyli drzewo na podwórku. I jest to powieść o um, zabawkach, które siedzą w domu i się nudzą w jakiś um, długi, mglisty, adwentowy wieczór. No tak, i co z tego wynikło? Protagoniści, czyli bohaterowie opowiadania, będą oczywiście obecni. Będą, będą siedzieć obok mnie na biurku i słuchać e, opowieści o sobie. E, będę, będę czytać ja po niemiecku. E, oprócz tego będzie też e, towarzyszył temu czytaniu m, pokaz, e, w rodzaju takiego pokazu slajdów tematycznych do historii, oczywiście. I całość będzie miała też oprawę muzyczną, czyli w przerwach będzie, będzie muzyka na żywo. Mojego ulubionego wokalisty będzie grał Tobias Panwit, czyli Trailhead. To już więcej rzeczywiście nie powiemy. Od dwóch lat wychodzisz ze swoją twórczością na, na berlińskie sceny, organizujesz spotkania wieczory autorskie. Jak ważny jest dla ciebie kontakt właśnie z czytelnikami? Kontakt z czytelnikami jest dla mnie ogromnie ważny, może dlatego, że, że jestem również tłumaczką, a praca tłumacza jest pracą fascynującą, ale mimo wszystko pracą samotniczą, więc siedzi się głównie, głównie w domu przy komputerze, pisze, wymyśla i, i, i biedzi się człowiek nad tekstem. Natomiast te, nie jestem też osobą, która, która pisze do szuflady. Więc jeżeli coś piszę, bardzo, bardzo zależy mi na kontakcie z publicznością, bardzo bardzo go lubię, bardzo lubię to, co powstaje na, na tych wieczorach autorskich, ten, ten rodzaj kontaktu, lubię, lubię reakcję na tekst, lubię wiedzieć, czy, czy to, co czytam, wywołuje taką reakcję, jaką bym sobie życzyła. Także to jest coś pomiędzy, to jest coś pomiędzy wieczorem autorskim a performance. A jakie teksty piszesz? Piszę zarówno poezję, jak i krótką prozę. Przy czym um, poezję piszę rzeczywiście tylko po polska. Potem ewentualnie tłumaczę albo, albo daję do tłumaczenia. Dlatego, że język, język polski jest dla mnie zdecydowanie bardziej... No, jest, jest językiem lirycznym dla mnie bardziej. Um, natomiast um, ostatnio um, piszę bardziej więcej po niemiecku. Dlatego, że może dlatego, że rzeczywiście jestem tutaj i, i pisanie tekstów prozytorskich po niemiecku wydaje mi się bardziej naturalne i narzuca też. Y Inną taką dyscyplinę myślową niż, niż pisanie po polsku. No, właśnie, jak już powiedziałeś, jesteś i tłumaczką, i pisarką. Kiedy oglądałam twoją nową stronę internetową, zresztą bardzo ciekawą, odniosłam wrażenie, że, że wykonujesz najmniej stresujące zawody na świecie i też takie bardzo romantyczne. Widać ciebie jadącą z laptopem pociągiem, czy za oknem jakieś piękne krajobrazy, czy z bankiem herbaty na stole ze świeczkami. Czy rzeczywiście? ten zawód jest taki, taki spokojny? I tak, i nie. Jest spokojny, bo sam proces tłumaczenia jest spokojny i do tego rzeczywiście potrzeba spokoju, wyciszenia i takiej... Dobrej atmosfery. Dobrej atmosfery, ale tłumaczę rzeczywiście, i to, to mówię nie tylko o sobie, ale też o o kolegach i koleżankach, tłumaczach, tłumaczkach, szukają mimo wszystko, um, szukają kontaktów um, też i z, um, i z publicznością i próbują, próbują wymieniać się doświadczeniami, dlatego że rzeczywiście jest to praca, jest to praca spokojna, um, a z drugiej strony jest to praca, jest to praca samotnicza i człowiek trochę um, czasami czuje się jak w takiej szklanej kuli, kuli po prostu siedzi i, i, i jest sam, um, sam ze swoimi problemami tłumaczy to jest tak, że y, zaczyna się spokojnie, a kończy, y, kończy nerwowo, kiedy przychodzi termin oddania tekstu. Oczywiście i tak, tak jest chyba zawsze, i tak będzie do końca świata y, z tłumaczeniami, dlatego że redaktorzy wyznaczają terminy, potem się termin, te terminy przedłuża. Tak to po prostu jest. Y, więc jest i spokój, i y, y, y adrenalina pod koniec. Zaczęłam też mówić o, o tym, że ludzie, że tłumacze wychodzą ze, ze, swojej, ze, swojego, ze swojej jaskini i, i szukają kontaktu. Są to też często kontakty z innymi tłumaczami, ponieważ tłumaczenia literackiego trudno jest nauczyć, można to, można to ćwiczyć. I organizowane są rozmaite warsztaty czy, czy spotkania warsztatowe, na których tłumacze mogą wymieniać się doświadczeniami i nawzajem czytać swoje teksty. I, um, i tutaj chcę wspomnieć o e, tak zwanym sztamtyszu e, tłumaczy, który działa od bodajże, 2006 roku w Berlinie, który powołała do życia tłumaczka Dorota Stroińska w którego pracach również uczestniczę i bardzo to sobie chwalę, dlatego że jest to jest to dla tłumaczy, jest to jest to sztam też dla tłumaczy polskich i niemieckich, czyli jakby w obie strony, na oba języki. I doskonała, doskonałe miejsce, doskonała platforma do wymiany doświadczeń. Ale przejdźmy do tego, nad czym obecnie pracujesz, czyli Zomer Lügen, Bernarda Schlinka, to autor znany przede wszystkim ze względu na sfilmowaną powieść Forlisa, czyli Lektor. I również nad powieścią Karen Duwe Anstędys Essen. To zupełnie dwie inne książki, dwa inne tematy. I teraz tak, jak pracujesz nad tym tłumaczeniem? To zależnie od nastroju, czy zależnie od tego, że aha, tutaj muszę skończyć już drugi rozdział, a tam dopiero czwarty? Czy jak rozdzielasz sobie tę pracę? No to jest bardzo dobre pytanie. Ja bym oczywiście bardzo chętnie pracowała w zależności od nastroju, ale nie <laughs> mogę sobie na to pozwolić, bo czas, bo czas ucieka. To jest tak, że e, pracuję przede wszystkim, e, no znaczy dostosowuję się do terminu, kiedy mam, kiedy mam termin oddania przekładu. Termin oddania przekładu szlinka jest najpierw, więc teraz bardziej, e, bardziej pracuję nad, czy z, z większą werwą pracuję nad przekładem szlinka, a później zajmę się e, przekładem karendowe. Czego już się nie mogę doczekać? No właśnie, bo y, pewnie część z Państwa y, czytała tę książkę, bo było o niej głośno. Ansztendys Essen, nie wiem jak to przetłumaczyć jeść przyzwoicie? Myślę, Prawda. że jeść przyzwoicie. Jeść albo... przyzwoicie. Tak. Mhm. Y, autorka y, przez Cały rok wypróbowywała różne, różne diety, tak? Wegetariańską, wegańską, frutariańską. Zrobiła sporą rewolucję tutaj na, na, na rynku, i głośno było o tej książce. Jak w takim razie udało ci się przekonać wydawcę, żeby, żeby zainteresował się właśnie tą pozycją? Nie wiem, jak to się udało, ale się udało. Bo w Polsce przecież jest to kompletnie nieznana książka. Tak, jest to książka nieznana i autorka jest jeszcze w Polsce nieznana, mimo że była tłumaczona już na 14 języków. To w, w Polsce jakoś jeszcze nie znalazła, nie znalazła wydawcy, dlatego mam nadzieję, że będzie, to, że będzie to jej pierwsza książka w Polsce, która jakby da asump do tego, żeby wydawać kolejne jej pozycje. No właśnie, przed, przed wejściem do studia zdradziłaś mi, że ta książka miała tak duży wpływ na ciebie, że zostałaś wegetarianką. E, tak, <laughs> tak. To jest dowód na to, że, że książki rzeczywiście. Są w stanie zmieniać ludzi i świat. I mówię to zupełnie bez ironii, dlatego że tak, tak działa ta książka. To znaczy jest napisana bez absolutnie bez żadnego moralizatorstwa, bez, bez podnoszenia w górę palca wskazującego i mówienia: to jest dobre, a to jest złe. I dlatego kocham po prostu pisarstwo duwe. Ponieważ ona pisze przede wszystkim o sobie i uważam, że to jest wielki plus. Akurat w przypadku tej książki jest to, jest to po prostu eksperyment, który ona, który ona przeprowadziła na sobie: jeść tylko produkty, które są bio, następnie jak to jest nieść nie jeść mięsa, potem próbowała dietę frutariańską. Książka jest strasznie śmieszna przede wszystkim. I przy tej swojej śmieszności, autoironii, nie traci, nie traci nic ze swojej, ze swojej wymowy. To znaczy, Dube przede wszystkim chodzi o zwierzęta, bo oczywiście pisze o innych skutkach masowej hodowli zwierząt, skutkach, które są złe dla, dla środowiska, takich jak wzmożona emisja dwutlenku węgla do atmosfery itd., itd. Natomiast z całą mocą podkreśla, że przede wszystkim chodzi o to, by nie jeść. Swojego przyjaciela. Jeżeli tłumacz jest tak zaangażowany w temat, to, to już na pewno będzie doskonałe tłumaczenie, chociaż zastanawiam się, bo, bo te, te wszystkie diety chyba bardziej, ciągle jeszcze bardziej popularne są na Zachodzie niż w Polsce. Mhm. Może być kłopot z niektórymi określeniami czy produktami? To prawda, jeżeli chodzi o stronę językową, to, to myślę, że, że trzeba będzie. Będzie trochę nad tym posiedzieć. Nic, nic nie jest niemożliwe. Zrobię wszystko, żeby przetłumaczyć to jak najlepiej, oczywiście. Czyli tak, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Y zainteresowany tym tematem i twórczością Karen Dube, to myślę, że to może być fajny prezent pod choinkę. Ty piszesz felietony o nowych książkach niemieckich w notesie wydawniczym, jak już wspomniałaś. W takim razie może jeszcze poradzisz nam, jakie książki w tym roku czy w ostatnich miesiącach wzbudziły twoją ciekawość tutaj w Niemczech. Jedną z moich ulubionych książek ostatnio um... Jest książka pod tytułem Deutschboden. Napisał ją Moritz von Usla, który jest dziennikarzem, czy został, jest znany przede wszystkim ze swoich wywiadów z prominentami na łamach z Deutsche Zeitung. Doskonała książka, może, może tylko tyle, bo czas antenowy ucieka. Ehm, oprócz tego też jestem wielką fanką e, Preusenkrimis Krimis, Tomasa Wolfa. E, są to, pisałam zresztą o nich też ostatnio dla notesu, e, są te kryminały z, e, z Prusami w tle, pruski Berlin, intrygi na, e, na dworze królewskim, e, fantastycznym językiem napisane, doskonała panorama, e, panorama epoki bardzo polecam. Kryminały pod choinką się Ach, czyta bardzo genialne. dobrze. I na koniec, może jeszcze książkę, która też jest mi bardzo bliska ze względu na, i ze względu na tematykę, i ze względu na osobę autora, ponieważ jest nim tłumacz przede wszystkim. Olaf Kühl, który jest nad tłumaczem literatury, no nie tylko polskiej, na język niemiecki. Olaf król napisał książkę pod tytułem Tote Tiere, czyli Martwe Zwierzęta. Jest to, jest to opowieść, jest to właściwie powieść drogi, opowieść o tym, jak Polak i Niemiec wybierają się do Rosji, żeby uwolnić więzionego tam Michała Chodorkowskiego. Opowiadał o tym zresztą w naszej rosyjskiej redakcji, uh -huh. tak, kilka tygodni <laughs> temu. Czyli tak, wiemy już, co moglibyśmy ciekawego kupić pod choinkę. Teraz już wypada mi tylko zaprosić Państwa na wieczór autorski z Karoliną Kuszyk. Już w najbliższy czwartek, 17 listopada do Berlina, do galerii Ori na Friedelstrasse 8 w Berlinie Neukölln. O godzinie 21.00. Zapraszamy bardzo. Karolina Kuszyk, tłumaczka i pisarka z Berlina, była gościem polskiego magazynu radiowego. Dziękuję. Dziękuję bardzo.